Witajcie ludzie z tej strony Zichu. To się nagrywa? Tak. A to w co teraz gram, to jest proszę was Pony Live. Tak. Zresztą w tytule też tak pisze. Towarzyszy nam Madzia. Witam. Tak, jak nie wiecie co to jest, to ja powiem to, że to jest cudna gra pana Plukola, co tam już mogliście widzieć, usuń to symulator. A, to już reklamę sobie zrobił, dobra. No więc bez zbędnego pierdzielenia bierzemy nowa gra. Proszę was. I patrz, ta gra zbie... A, to tak... Nie. Widzę w Pan Life, wybierz płeć. Ogr. R. Okej, okay, teraz jesteś ogrem. Teraz czas, Orgier. Aby... tak, aby wybrać razę twojego śrubaka. Wybierz razę ogiera. Jestem jednorożcem. Okej, okay. Od teraz już jednorost. Orgier idzie do dodatku jednorożec. To się źle skończy. Dobra, wybierz wygląd swojej postaci. Jednorożec. No tak. No więc będzie to pomarańczowe, bo to podobne do mnie, co nie. A pokazał się czerwony, jak ostatnio dobra. Dokonaj swoich wyborów. Okej. Okej. Teraz zacznie się twoja historia. O! Twoje wybory to co? Te, co były i następne wpłyną na twój los twoje postaci. O kurde. Niemożliwe. Rozdział pierwszy. Faza źrebieńca. Jak mały to napalony zazwyczaj, to tam... Tak. O, budzi się w jakimś pokoju! Mam nadzieję, że tej muzyki nie wykryje, czy... No, no. Witaj, przyjacielu! Najwyżej podłożysz znaleźliśmy... Znaleźliśmy ciebie, podkreślam, znaleźliśmy. Gdzieś... Znaleźliśmy? Tak. Nie, podkreślam, znaleźliśmy. Liczba... mnoga. Gdzieś pożyczone gębstkowie, byłeś tam sam, samotny, bez nikogo. Ale mniejsza z tym. I tak myślę, czy może zostać. Czekaj! Zapomniałem się przedstawić. Jestem Turtley Flower. A ty? Turtley Flower. Tak, dobrze, Madzia. To jest mama nasza, czy co? Czytaj dalej. Madzia dobrze mnie poprawia. Jak się nazywasz? Jest to kucyk. Tutaj się X-em kasuje. Co nie? Jestem... Albo skate'em. Z. Tak no tak. Z. Z. I. Gdzie tu jest teraz? U. O, tu jest U. Dobra, Hira, co to? A, tu są inne te powodzenia. Okej. Okay. A, fajne imię. To tak. Mogę głosić cię z ostatniej chwili? Co? Mogę głosić cię z ostatniej chwili? Madziu, ogłoś coś z ostatniej chwili. To. Plukol dodał informacje na kanale Info Już. Pragnę ogłosić, że naprawiłem w grze Pony Life system snu i lekcje matmy. O, to jak to się opublikuje, to pewnie ten, to już będzie. Teraz cię muszę przeprowadzić przez to, bo się zepsuje pewnie coś. A, i wiem czemu... A, dobra. Poradzimy sobie. To idzie, jak idziesz na matmę, to ci od razu do dyrektorki wypada, to już rozumiem. To już to naprawił, na szczęście. Okej. Okay. Dalej. Dobra. To jak? Chcesz u mnie zostać? Wiem, że nie jest to łatwo, ale sobie prośbę będę ciebie wspierała. Zgódź się, odmów. Madziu, próbowałaś odmówić? No. I co się stało? Koniec gry? Sprawdź, jeśli chcesz. Ale powiedz, będzie koniec gry? Mhm. Dobra, to nie. A jeżeli odmówi się, powinien być survival. Powinno być napadanie na kucyki z nożem. O, tak, tak. Gwałty, tak. Rabunki. Dobrze, Madzie, mówisz gwałty, gwałty. No, mój rybak poradziłby sobie spokojnie. Czekaj, co mówiłeś po gwałtach, bo nie pamiętam. Dobra, zgódźmy się. Tak, jak coś, to tam nie patrzcie na błędy, co nie. Chodzi o ortografię, bo to jest w fazie produkcji. Nie widzę, bo naprawdę po raz pierwszy, jeżeli jak grałam w tą grę, dosłownie oczy mi wypalało. Bo Madzia jest grammar nazi, także. Tak. Bardzo się cieszę, że się zgodziłeś. Teraz proszę.
czuję się jak tutaj, jak u siebie w domu. Jak ktoś traktuje mnie jak swoją matkę, będzie mi bardzo przyjemnie. Mój mały kucyku. Tak, matka taka milf tam. Tak. Dobrze, nawet już zaplanowałam dla ciebie, zajęcie na jutro. O kurwa, pójdziesz jutro do szkoły, kurwa. Tak, dobra. Ale mam nadzieję, że ci się spodoba. Tam będziesz mógł poznać nowe kucyki, bo ty nie masz nikogo. Tak. A ty chyba nic nie pamiętasz. Spyczuję tobie. Taki wypierd. Ale myślę na pewno, że znajdziesz przyjaciół w twojej nowej szkole. Więc na razie zostawiam ciebie w tym pokoju, a w zasadzie... w twoim pokoju, kurwa. Ja idę do kuchni coś ugotować. A właściwie co lubisz jeść? No mamy owoce, warzywa, fast foodu, ciasto. Ciasta. Okej, zrobię nam babeczki. Ostatnio też wybieram, jak sam gram. No się zajmij się sobą. A jak czegoś będziesz potrzebował, to porozmawiaj ze mną. Okej. Teraz możesz się rozejrzeć po domu i... Co? Znaczy proponuję, że jeżeli chcemy zacząć duże rzeczy, to może jak zapiszesz tu, można porobić różne rzeczy, pokazać ludziom, co fajnie robić, a i tak później można wczytać grę z zapisu. Okej. Dobra, to będziesz robił, to co będziesz robił, będzie zależało od charakteru twojej postaci. I poznania talentu źrobaka. Użyj strzałek, aby się poruszyć. Krajesz sobie do interakcji, krajesz do anulowania menu. Palić brugę, aby wciśnij, ja zrobię sobie grę. Okej, okay. Mamy drugą PM, czego nie po prostu 14. Ale okej, okay. Może to naprawię? Może? Ej, ty. Chcesz zapisać grę? Tak. Piu! Podobno nie... Rozglądamy się. No tak, co my tu zrobimy? Podejdę pod stolik. Przyjadę sobie, zacząłeś się rozglądać. Widzi swój pokój, bo w końcu się znalazło. Przez to siedzenie przez 10 minut rozglądanie się. Stałeś się bardziej pewny siebie, twoje psychia wzrosła. Jeden. Wow! Patrzcie, do rozglądania się tego, tak tyle tych się dostaje, no nieźle. Pójdziemy, może teraz przeczytamy książkę. Nie czytaj książki, zmarniesz godzinę. Tak, odejdź. Możesz sięgnąć do najwyższej półki. Okej. Okay. Sięgnę do najwyższej półki. Z górnej półki. Chciałem wyciągnąć z górnej półki. Niestety się nie dosięgniesz. Spróbuj jeszcze raz? Da. Spędziłeś się i skoczyłeś w stronę najwyższej półki. Złapałeś się krawędzi. O kurwa, szafka się wywróciła i spadła na ciebie. Umarłeś. Ha, ha. Macie, czemu to zrobiłeś? A, umarłem. A jebać to, kontynuuj. Wcale nie. Taki mały źrebok od razu zginął pod szafki, tak. Zajrzyjmy przez okno. Zdążyłby się wcisnąć w lukę. Zacząłeś się wychylać za okno. Zacząłeś całkiem ładne widoki. Co chcesz zrobić? Wychyl się bardziej. Wychyl się za bardzo. Spadłeś? Ja się zastanawiam, co ona mieszkała na 30 piętrze, czy co, żebym wypadł przez okno? Leżałeś tam. No. Wspomnę, kurwa. Kiedy ktoś ciebie zauważył, było już za późno. Nie no, to chyba spadł z dywanu na podłogę, bo coś długo leżał, ale jak cię zobaczę. Nieważne. No. Tak. Podwiedzamy sobie teraz domek. Do łazienki. Coś mi podpowiada, żeby chyba pójść do łazienki. O, sracz! Pęcherz. Podeszłe... Natura wzywa. Co? Natura wzywa. Dobra. Załatw się, wsadź go do kibla. Załatwi ci, Madziu? Jeżeli odczuwasz taką potrzebę, to oczywiście. Szczaj!
Czego usiadł? A, klocka trzeba, no tak. Przecież ten... Załatwiłem się w kible, poczuj mnie. Stresowany. Załatwiłem się w kiblu. Nie ubikacji kibel, dobrze. O kurde, czas mi polecił. Lustro. Nie, dobra. Szafka. Widzisz przed sobą szufladę? Zajrzyj. Zacząłeś przeglądać szufladę? Znalazłeś? Kurwa, grzebień do grzywy. O! Co tu wam? Czasu. Nie ma mnie. A, jestem. Dobra. A, tu tego. Przeczyszymy się. Przedmioty. Grzebień. Uczysałeś się szczotką i... Twoje skupienie wzrosło o... Jeden. Tak. O, krótkie włosy. Tak, tak. Jeszcze pedał nam wyrośnie. Co to za skrzyneczka? Coś pamiętam, chyba do niej zaglądamy, ale gówno daje. No, gówno daje. To są drzwi na dwór. Na razie nie masz powodu, aby wychodzić na dwór. Nie będziesz mi mówił, jak mam żyć. Tak. Trzeba być sprzecznym z grubą. Idź pobić Miśka. Co? Idź pobić Miśka. Zajrzę pod łóżko, tu wibrat. O, jeszcze po łóżku mam chodzić. Tak. Możesz chodzić po wszystkich meblach. Możesz się poczuć jak człowiek pająk. Po tym wielkim krześle na korytarzu nie. Czy to w ogóle krzesło? Tak, to krzesło. Aha. Dobra, jebniemy go. W przyszłości jednak będzie mogło zabić. Aha, okej. Okay. Co chcesz zrobić? Spoiler. Uderz. Uderzysz mi się z małą złością. Twoja siła wzrosła o, jeden. To jest jakiś chłodki, malutki rybaczek. Kulił się na misie. No. Jak trochę dorośnie i tam coś tam urośnie, to... Co innego z tym będzie robił pewnie. Tak. Widzisz, różne książki bierzemy dolnej półki, co nie, Madziu? Da. Tak. Jest jeden z książek. To jakiś bug dla moich rybaków, takich niemasów jak ty. Zacząłeś ją czytać. Bardzo cię ona wciągnęła, że poświęciłeś jedną godzinę jej czytania. O ja ci, żadna książka tak nie wciąga. Twoja inteligencja i skupienie wzrosło jeden punkt. Jak to nie? Jedna cię bardzo wciągnęła. To chyba... Ale to chyba nie była książka dla małych rybaków. A, no tak. No, nieważne. Chodź tutaj! Patrz, jak nasza matka, jak ładnie nas na dzień dobry woła. Chodź tutaj! Obiad gotowy. Przedłeś na obiad. No dobra! Ugotowałem coś, co powinno ci posmakować. Proszę! Oto moje babeczki! Powinien ci posmakować. O, wyglądają apetycznie. No nie, wcale kurwa nie. Wziąć gryza. Z mojej babeczki sprawił, że... Że twoja inteligencja i wytrzymałość wzrosło 2 punkta. Tak, widać, że ci smakuje. Dobra, dlatego wytrzymałość tak wzrosła. No. Tak. Bardzo się cieszę. Zjedzmy więc do końca. Tylko pamiętaj, nie zapomnij po tych babeczkach odwiedzić łazienki, bo jeszcze ci zaszkodzą. No tak. Widać, że ci się najadłeś. Chcesz zobaczyć mój pokój? Tak. To chodź ze mną. Takie wiecie, to jest... Lady. Tak. Chcesz zobaczyć mój pokój? Kurwa. Proszę, oto mój pokój. A jak odmówisz, to będzie pytała, ale na pewno? I musi się zgodzić. Wypadałoby. Jak ci się podoba? Co powiedzieć? Jest bardzo ładny. Bardzo się cieszę, że tak mówisz. Usiądźmy sobie. Co? Usiądźmy sobie. Jeszcze raz, Madziu. Ach, ten wybór. Tak. Usiadłeś przy stoliku razem z trollala. Tutti frutti. Więc witam w moim domu. Właśnie już w naszym domu. Ja cieszę się, zgodziłeś się zostać. Jeszcze nigdy nie miałam... syna. Przez te 2 godzinki już... syna. Już bardzo się do ciebie przywiązałam. Tak. Kraszka biała ciebie i przytuliła. Coś tam jeszcze zrobiła. No i tak. 2 godziny później rozmów i przytulania.
To Jezus. Widać, że powoli robisz się śpiący. To idealna pora, abyś poszedł spać. Musisz się porządnie wysrać spać. Bo w końcu idziesz jutro pierwszy dzień do twojej szkole. Tak, dobrze przeczytałem prawie. Obudzę ciebie o 8, więc się wyśpij. Dobranoc. Patrz, która godzina. Poszedłeś do swojego pokoju? Jest już późno, czas i spać. Kurwa, 18 pojebało. Ale zwykły sen to może być bardzo interesujący, no. 18. O, 18. I teraz tak, żeby ci się nie daj Boże gra teraz nie wywaliła, musisz ciągle klikać... Śpi. Tak. A wyjść się nie da? Ciągle spać. Broń Boże, nie naciskać coś, że ma wstawać, bo no. Bo jeszcze jest w tej wersji zepsute. Ale już podobno pokój naprawię. Zaśnięcie tu jest gorsze niż cokolwiek innego. A czekaj, nie mogę wyjść? Gdzie? No nie mogę. Dobra. Nie, musisz iść spać. No. Pójść spać? Tak. To wchodzenie pod kołdrę. Odkryłeś się kordu. Okryłeś tak. Kordło. Kordło. Dobra. Co zrobisz? Spróbuj zasnąć. Tak, spróbuj zasnąć. Co zrobisz? Spróbuj zasnąć. No i tak w kółko, będziemy na kurwie, czas leci, patrzcie, zasypiamy chyba z godzinę. Mhm. Coś tam. O jest. W odpowiednim momencie, kto ten, no nie możemy niestety otworzyć oczu. Później jak się tworzy oczy, to taki sam jest motyw zasypiania, że znowu naciskasz no, ciągle. No na kurwie. I w pewnym momencie udało mi się tak otworzyć, że Kubitka przyszła. W ogóle jak się tak czasem nie rusza, to słychać kroki. No, musimy... Tak, zgadza się. Śpi dalej. Śpi. Śpi, bo ci przyjdę z gwałcą. Właśnie. Jeszcze nie śpisz. Zasnąć nie możesz? Tak. Oj, wiem, że spać pierwszy na ciebie miejscu. Mam nadzieję, że będziesz sobie radę. Co ty zrobił? Tyle się przytyła, po czym wyszło. tak, to jest... No nie może to się ścięło, kurwa. Coś ty zrobił? Nic, ciągle robiłem, żeby spał. Niedobrze. No. Masz czarny ekran, jest, nic nie możesz zrobić. Czekaj. No nie. Bo trzeba nacisnąć nie. Ej. ZW. No, już jesteśmy. Kurwa! Tak, jesteśmy w śnie, bo jak się tak naciska, to nagle się coś tam zrobiło, teraz chuj wie co jesteśmy, gdzie. Wiesz, jesteś w głębokim śnie. W tym dniu będziesz mógł poznać swoich pierwszych znajomych. Bo wiesz, każdy nowy znajomy będzie znaczył dla ciebie bardzo dużo. Bo wiesz, nawet jeden chce zmienić twój los. Bo wiesz. Pewnie zanim zostaniesz kim jest. Pewnie zostaniesz kim jest. Powiem ci jedno z pytań. Będę cię odwiedzał każdej nocy do usranej śmierci i opowiadać ci o tym, co dostałeś w danym dniu. Mhm. Może kiedyś spotkamy się w prawdziwym życiu? No nie. Dobranoc. No, no spadaj. No. Kurwa! Obudziłeś się. O, tak to było piękne. Jestem suma nad ranem. Dzień dobry. Widać, że się wyspałeś. Wiesz, co cię teraz czeka? Nie chcę wiedzieć, widzieć. Szkoła! Z czego się cieszysz? Cieszysz! A nie bój się, na pewno dobrze cię co? Nie, jak jesteś głodny, to pójdź i weź sobie coś do jedzenia z lodówki. Ale pamiętaj, że musimy wyjść z domu przed 9. Ja będę czekała przy wyjściu. Po 9 też wejdzie z domu, nic się nie stanie. Da, możemy się czesać chyba ciągle. Nie, tylko raz. No masz. Dobra, idziemy do lodóweczki.
Zobacz, jakie ma roślinki w domku. Co za ziółka. Widzisz kwiatkę przed sobą? Powąchaj. Pójść kwiatka. No wyzwolę. Chcesz się bardziej dobry. Stwierdzisz wystarczy, że znaleźli się sobie z kwiatkami. Co? Aha. Czyli dobry towar. No. Czekajcie. O, lodóweczka. Zaglądasz do lodówki. No. Co zamierzasz zrobić? Zjesz marchewkę, zjesz kanapkę. Chemik, zjadłeś kanapkę. Po zjedzeniu tego kanapki twoje się wzrosła o jeden punkt. Tak, Chemik. Co to jest? Zwykłe talerze. Dobra. Weź nóż. A no nóż jest, weźmiemy nóż, kogoś zabijemy. Nie da się. Nie da się. No trudno. Tylko lub. Czekaj, spróbuję. Tak bardzo cię ładnie prosimy. Odblokuj opcję, żeby można było zabrać ten nóż. Prosimy. Właśnie. Madzia prosi o nóż. Tak, tak. I wiele innych rzeczy, żeby w klasie od biologii można było gwizdnąć trucizny. Znaczy od chemii. Jest, dobra, idziemy do szkoły. Od biologii przyrządy. I jak? I tak dalej. No. I jak? Gotowy do szkoły? Tak. To czas ruszać w drogę. Tylko jeszcze dam ci to. Otrzymano puste kartki razy 5. A ci muszę z różnych notatek. A jeszcze to. Masz na 10 bitów. Wow. Kupi sobie za nie obiad szkolnej stołówce. Pewnie trawę. Dobra, już prawie jesteśmy w miejscu. Już tam nie szkoła. Widzę, że może czekać poznania nowych kicyków. Idziemy dalej. O, idziemy. Tak, musiała być ten. Jesteśmy. Witajcie. Jestem Firebok. Sprawiedliwa książka. Dyrektor tej szkoły. Jesteś z tym. Książki chcesz? Co? Od książki nie chcesz? Nie. Jestem naucznikiem? Tak, to on. No to świetnie. Mogę już załatwić. Zostawić na. Mogę go już zostawić na zajęcia? Ależ naturalnie. Później się odbiorę. Do widzenia. To tutaj wyszła ze szkoły. No to witam ciebie serdecznie w mojej szkole. Żebyś poznał tę szkołę. Proszę, weź ten plan. Otrzymałeś plan szkoły. Dzięki niej będziesz wiedział, gdzie jest dana sala lekcyjna. Ja wiem, że w tej szkole. W tym mój gabinet. A teraz właśnie tobie co dokładnie chodzi w szkole w lekcji. Ciekawe, po co mówię ci gabinet dyrektorki. Więc tak. Tutaj głównie ty decydujesz, czego będziesz się uczył, nie licząc zobowiązań zajęć, na których musisz być. Proszę wejść ten plan lekcji. O, otrzymana plan lekcji. O kurwa. Każda lekcja i przerwa trwa jedną godzinę. W czasie przerwy możesz chodzić sobie po całej szkole, rozmawiać z kucykami i robić ciekawe rzeczy. Tylko nie możesz się spłynąć na akcję ani niczego nabroić, bo będę zła. Bo będzie pierdol. Zawsze o 14 mamy w szkole takie komisje? I sprawdzamy, czy uczeń czasem nie przemyca nielegalnych rzeczy. Kurwa, czy w waszej szkole ktoś sprawdza, co masz przy sobie? Ja pierdziel. Ohoho. Jak panie mi 3 razy, jak popadniesz w razy, to zostaniesz wypierdolony ze szkoły. Ale mam nadzieję, że będziesz pilnym uczniem. Chyba kpi. No to ja zmykam. Baw się dobrze i zdobądź przyjaciół. Może nie. Dobra, patrzymy ludzi. O, witaj. Jestem Abel. Ostatnio kręciłem się trochę w szkole z moją bransoletą. Bo dla mnie cena, niestety gdzieś zostawiłem, nie mogę jej znaleźć. Jakbyś znalazła? Jakbyś znalazł? Mówiłeś mi o? Tak. Jedna opcja. Cieszę się, tak mówisz. O, siema. Widzieć, że jesteś nowy. Aha. Nie wiem czemu, ale każdym za mną raz gadał, drugi raz trzyma się do mnie z daleka. Może chciałbyś słuchać jeden z moich żartów? Tak. No dobra. Jak nazywa się kot, który lata? Kotlecik.
Ale suche. Tak, i tego się nie dopomnę. Zgadniałeś, jaki jest czas? No wiem, już po czasie, ale to mogę dłużej tu nagrać. Ale nie. 9 AM. Ale ile jest tych zielonych kresek? 2. O, to masz czas, to widzę. Bo tu zmarnujesz... Ja chcę wyjść... Co? Trochę czasu zmarnujesz przed nim. No, przez te czekanie stracić 20 minut. Podobał się żarcik? To powiedzieć, możesz sobie pójdę. Spoko. Jeden klocek. O, patrzcie, kto to może być? Te, o ten i ten. Ten i ten. No, kto to może być? No, kto to może być? No, kurwa, kto to może być? Oczywiście, że to my. Ma się te znajomości, lol. Oni nie mówią. No, nie da się. Dykty zrobieni. Niestety, ty nie mają dialogów. Z tym nie da się gadać, z tym też się nie da gadać. Ale ciekawe rzeczy robią na lekcjach. No. Tutaj też się nie da gadać. Z tym też się nie da gadać. Co jest? Z tym... O, ten... Siema, jestem Echo. Widzę, że mam kolejnego ucznia. Chwilę se pogadaliśmy, ale już... lekcje, bo nie spóźnisz. Kurde, 10 minut. Idę za te lekcje. Co? Idę za tej biblioteki. Dobra, idę do tej biblioteki, bo jeszcze czas mi całkiem zejdzie. Biblioteka, proszę ja was, mamy... bo patrzcie, mam plan lekcji, lekcje obowiązkowa w bibliotece o 10:00. Dobra, no to co, bierzemy teraz plan szkoły i bibliotekę mamy po lewej u góry. Okej, no to idziemy. Po lewej u góry. Fajne drzwi. I siądziemy na tym pentagramie. Jeżeli chce bibliotece, musisz... No, tak, tak, tak. Ten dzwonek. Zrobiła się lekcja. Nauczycielka zaczęła tłumaczyć sobie najwyżej niż powinien, czy powinien się w każdym jednorożcu. Nauczycielka pokazuje ci, dlaczego zdolny magii jednorożca. Nauczy się telekinez. Super lekcja. Szkoda, że w prawdziwym życiu tak nie mija. Koniec lekcji. O, to sobie pójdę. O, jeszcze tych ziomeczków. Witaj, jak tam życie? A spoko jest. No to spoko. Jestem Thunderhoof. Nie się pytać, czy nowy, bo to widać. Miło było cię poznać, no. Cześć. Jestem Szymit. Jeszcze nigdy nie widziałem ciebie. Nie znam ciebie. Trochę się boję. Możesz być pedofilem? To jest... Zostawić samo? Lubię siedzieć w samotności. Zostawić cię w spokoju? Nie. Ale czemu? Nikt nie chciał ze mną gadać. Wszyscy mnie omijali. Wiesz co? Zostaw mnie. Kraczka wybiega z biblioteki. Pierwszy dzień w szkole już zaczyna myśleć, że jesteś pedofilem. Brawo. No patrzcie, no kurde... No. Niedobrze, niedobrze. No to pójdziemy po nią. W ogóle shiftem się biega. Tu jest chyba kibel. O, to jest kibel damski. Słyszałeś szluchanie dochodzące stamtąd? Chcesz tam wejść? Tak! No oczywiście do kobiecego bym nie... Co? No, do kobiecego. Tutaj nie ma żadnej. Tu też nie ma żadnej. Kurde, nie ma co poglądać. Oj, co ty tu robisz? Jak mnie tutaj znalazłeś? W ogóle nieważne już. Nie wiem, czemu tak ci zależy na tym, aby pogadać ze mną. Ale że jesteś naprawdę miły. Przepraszam, tak uciekłam. Za bardzo poniosły mnie emocje. Chciałam dać ci coś. Tak z dupy, kurwa. Trzymaj na jedno razy serduszki. No nie, ja pierdolę. Taki mały prezencik ode mnie. Ale to takie realistyczne, tak bardzo. Dobra, ci. To już pójdę. Nie, że pedofil też dostał prezent. Pójdę. No, pierwsze płacze, później... No, ale to już nieważne. Ale nie, tak się kobiety mogą zachowywać. No. Tak wiecie, ze skrajności w skrajność. Czekajcie, co ja teraz chciałem... Co ja chciałem? A! Pójdziemy, poszukamy bransoletkę, patrzcie, jak mamy plan tego, plan szkoły.
co nie? To magazyn jest po prawej, co nie? Pójdziemy tam. I czekajcie, bo coś zauważyłem. Bryczek z serduszki. Ty! Ekwipunek? No kurwa, nie da się tego. Najlepiej. Umiejętność. Mogłoby być takim brajoczkiem z serduszkiem? Co? Łaziłbyś takim breleczkiem z serduszkiem? Bo w całej szkole? No jak? No, to już taki bym był z tego dumny, że hej. Co? To już 100% byłbyś pedofilem. No. Tak. I tak, już tam widać bransoletkę, co tam wcześniej babka nam dupę zawracała, to pchaniem pchamy to. I mamy! Podniósłeś bransoletę, super, to teraz jej oddamy albo sprzedamy. Taka ciekawostka, później jak jej się odda, jeszcze raz się tu wejdzie, czekajcie. No, jak się jej odda, jeszcze raz się tu wejdzie, to ona się zrespi jeszcze raz. To ta. Ooo! Zazuś ją! Moja bransoletka. Dzięki kumplu jestem Abel. Przecież nie rzeczywiście słyszałem mojego imienia. Aha. Tak, słyszałem. Nie wiem, co ja bym... Dostałeś tak o prezent, a druga ci nic nie dała za to, że jej coś zrobiłeś. No, tylko podziękowałeś. Teraz pójdziemy... Czekaj. No, pójdziemy teraz prawo. Co to jest? Ten no... No ten, witaj. Widzę, że nowego znajomego. Ech, ogólnie dla mnie nudno w tej szkole. Jeśli chcę pogadać w nauce, pogadaj z Silverem. To jest niebieski Pegas, pomarańczowo grzyło. Jest moje jedyny kumple w tej szkole. Ale widać, że tobie też chciał się ze mną gadać. Co powiedzieć? Tak. Cieszę się, że na pewno pogadam. Na arka. Kurde, siły nie mam już mówić. O nowy? Co tam odpowiedzieć? Witaj. Miło cię poznać. Jestem Silver Shadow. Wiedziesz, że lubisz poznać nowe kucyki. Ten koło mnie to mój dobry znajomy. Na imię Darkstar. Jak chcesz, to jego też można poznać. Ja się cieszę, że poznałem ciebie. Musimy się kiedyś bliżej poznać. Ten wzrok. Na razie. No, sami pedofile w tej szkole. Pójdziemy teraz do kibla, bo srać mi się chce. Czasu pilnujesz? No wiem już troszkę, ale mogę to dłużej robić. Widzisz? Nie tego czasu. A, 11 już. A, to już było. Dobra, leżę na podłodze gazetkę. Pokazuję, widać, zawiera ona treści niepewne dla młodego zierbaka. To jest... Kurwa, ja bym telefon zabrał. Ohoho! Tak. Jeszcze się wysyramy. Oh yeah. Yes. Odstresowałam się. Idź na lekcję. Czekaj, Albo dobra, no pierwsze pójdę na lekcję. Co w ogóle mamy teraz? Przedmioty... Co chcesz? Idź na Henię. To są Leny. Leny Face'y. Oh yeah. Czekaj. Plan lekcji. Roboty, co chce, ta przerwa prawa do wyboru lekcji. Na którą, Madziu, proponujesz? Chemia, bo jest niezbagowana. To pójdziemy na chemię. Gdzie tu jest sala od chemii? Czy szkoły? Bo to jest biologii, jeszcze nie wiem. Aha, dobra. Co? Smutam, że biologii nie ma. No. Chciałam pokroić kogoś skarpelem. No, no. Zabrajcie. Tak. Dawać lekcje. Kurwa, kark mnie boli. Ten dzwonek napierdala. Na lekcji przyszło kilka zierbaków. Wow! Znaczy, witaj na lekcji chemii mojego cyki. Przychodzimy na lekcje, nauczycie się wiele przydatnych rzeczy. Dzisiaj pouczymy się o trujących zupełnie jednego kucyka. Czyli coś, co Madzia lubi. Życzę słuchać tego, co mówiła klaczka. Widzisz, jak Darca z... Basgbyra? Coś w zeszycie? Reżyser jest bardzo skupiony, zapisuje Stardust Vial. To jest od Skamadzi. Zapisuje wszystko, pani dyktuje. Tak.
czyli Madzia, no Madzia. Jedzie jak cheesecake, potajemnie rozkoszuje się sernikiem. Koniec lekcji. Twoja integra wzrosła o 2 punkty. Wow. Idziemy dalej. La la la, teraz, a teraz nas przyłapie z... Znaczy pójdziemy tego. Poczytać z tym oto paniczem te. Co ty te gazety trzymasz? Bo jest wygląda bardzo ciekawionego. Co zrobisz? Pokażę. Leży, bo okładka wygląda zachęcająco. To jest ładne. Nie wiecie, co chodzi, ja wiem. Niektórzy tylko widzą. Ach! Moje oczy! O kurwa. Ostry towar. To jest moja reakcja, no. Kiedy widziałam te wszystkie teksty i te błędy w tekstach. Ale nie gniewam się. No tak. Po chwili przybiegła nauczycielka, zabrała cię do dyrektorki. O kurwa. Też chciała zobaczyć. Ja jej nie dałem. Nieładnie. Myślałem, że masz zdrowy rozsądek. Jakbyś to taki... jej dał, to by nie poszła z tobą do dyrektorki. Tak. A ty takie rzeczy przychodzisz do szkoły jeszcze innym uczniom to pokazujesz? Wstyd! Wstyd i hańba! Oj, zabrała ci gazetę. No kurwa, oddaj. Dobra, to sobie przyskrobałeś. Idź już. Ale oddaj mi kurwo moją gazetkę. Gdzie ona jest? Co za szmata. O. Oddaj mi gazetkę! No nie! Kurde! Zbrała gazetę i cham. Dobra, nie chce mi się już, to idziemy na kolejną lekcję. Znowu na chemię? No, bo matka jest bagowana i mam dużo dyrektorki na tym wyniku. Poszedłeś, nie poszedłeś na lekcję. Okej. Znowu jesteśmy na chemii. Zaczynajmy, bla 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 bla. Tak. Jej, dzwonek. Zobaczmy, kto przyszedł. Nie ma mnie. Ale widzę Madziockę. Wszystkiego źródłaków. No się, witam na lekcji chemii, moje kocyki. To pierdolenie, to samo w kółko. Zajadę mój klaczkę. Chcę zwrócić uwagę, mówię, że jest... Był to sterowiec. O! Twoje myśli, może to jest jego marzenie? Zapamiętałeś to. Mama siedzi obrazowany. Mamo, po całej klasie skupiałem się na tym, co mówi nauczycielka. Widzisz, ja próbuję coś się skupić, ale mu to zbyt nie wychodzi. Jest się już, ale dokładnie na tak. Ej, bo coś tam, że ołówki, kresły, części nie słów nauczycielki. Lalba jest bardzo skupiona, zapisuje wszystko, co pani dyktuje. Koniec lekcji. Twoja inteligencja wzrosła o 2 punkty. O kurwa, ale będę zajebisty. Szybciej, bo już... Co? Idź na stołówkę. A gdzie jest stołówka? Na dole. Ty wiesz? Na dole. Ty nigdy nie byłem w stołówce, wiesz? Prawda? To idź. Idę żyć. To jest stołówka. Ale zajebista. Żeby takie gówno było w szkole. Co zrobisz? Kupię obiad za 10 bitców. Kupię sobie obiad. Teraz musisz poczekać chwilę. Dostałeś pysznego kebaba. O kurwa! Znaczy wiecie, ja kebabu nie lubię, ale... Kurwa, marzenie. I to dla takiego źrebaka, czyli wy jesteście, nie wiem, w trzylatkach kebaba. I... Kebaba dostajecie. Z mesem. Znaczy trzylatkach, w trzeciej klasie podstawówki, powiedzmy, że jesteście. O. Twoja siła wzrosła 3 punkty, bo to kurwa kebab, mięso. Nie to co weges regę. Zjadłeś kebaba, już jadłeś obiad. Przyjdź jutro. Oczywiście. Tylko wolę pizzę. Dobra, pójdziemy na lekcję, bo mi się nie chce. Czekaj, w ogóle jest trzecia. Pijem przedmioty na szkoły. Czy... Tak, Madzia podpowiada, że boisko to wierzymy. Idź zrzucić całą tego kebaba. No. Będziesz gruby.
Nie mów tak. Nie mów tak, nie mów tak. Rozpoczęła się lekcja w WF-u. Zacząłeś biegać tylko boiska, twoje zręczności wzrosły o 3 punkty i na tym lekcja się skończyła. Nie, żeby tak wyglądał, że dzwonek wyjść. Teraz możesz sobie robić coś dzisiaj, że nie podoba, nie musisz iść do domu. Koniec lekcji, teraz możesz iść do domu, ale nie pójdę. Idź na matmę. Tak, tutaj nic nie ma. To pójdziemy na matmę, jak to Madzia mówi. Czyli tutaj. Tak, to jest na matmę. Zrozumieli lekcję matematyki? Yes. Lekcja matmy się rozpoczęła. No. Lekcja przyszła jakiegoś źrebaków. No ciekawe, witam na lekcji matmy na moje kocyki. Już moje lekcje oczywiście... Uczymy się o prostych obliczeniach. Ta sama sala. Ej, kurwa, jest... podobna do tej co ten. U nas w liceum. No nawet. Bardzo nawet. No, nawet bardzo. Tylko komputerka brakuje. No, zaczęli słuchać tego, co moje klaczka. Widzieli, ile mają, ja skupić się na tym. Widzieli, czy skupić przyjęcia z kosieniem. Słyszeli, jak blok zrobione żarciki w różnej strony. Widzieli, chcę, abyś teraz zapisał jakieś wzorki na kartce. Wygląda na to, że jest jakiś kujon. Zapamiętałeś to. Widzieli, że raz ustawia się coś zapisać. Zobaczyli się Mark nadal prowadzony rysunkiem sterowca. Albo siedzi do końcówki w kresie. Aha, wszelki. Ten koniec lekcji, twoje idee wzrosły. O kurwa, co się stało? Teleportowało mnie do sali z chemii. Jakie buty. Tak tylko tutaj. To co Madzie teraz podpowiadasz zrobić? Spróbuj się na lekcji spotkać albo Pawła. Co? Spróbuj iść na lekcję do tezy, aż no, siebie spotkasz na lekcji. No, tak jak tutaj widzimy dalej jest bransoletka. Mogę je wziąć, ale mi się nie chce. To pójdę na tą matmę jeszcze raz. Tak, umrzemy w szkole. Piękne życie, już kurwa 7:00. O tej, o 18:00. Teraz jest 19:00. O 18:00 to już kurwa, już kładłem się spać. A już patrzcie, no. Logika. Znaczy, no... No kończ to kurwa, już za długo to trwa. Wiem, tylko niech siebie spotkamy. No nie ma nas. Scrolling. No, coś tam widzisz, wygląda, zapomniałem. Coś zapamiętałem, fajnie. Dobra, to teraz jak tu, to tu będzie. Patrzcie, jaki kujan, do której siedzi. Już 10:22. No nie ma. A nie, Paweł jest. Gdzie? O, ja jestem. No. Czy no. Jakiś, jak zapomniałem. Glacial Shot wygląda, że coś po kartce. Kurwa. No. Nie no. Trochę taki te... No. Nieważne. No, kiedy ja się zrespię? Nie za dużo tych dzwonków? Ty, nikogo nie ma. Kilka źrebaków, czyli nikt. 12:00 PM? Koniec lekcji. Jaki kujon zajebany. Ty, już nie mogę się uczyć. Pierwsza rano? No. Kurwa. To za pojebana szkoła. Ciekawe. Mhm. Ciekawe. O. Ja pierdolę. Może na matmę ktoś przyjdzie. Już trzecia raz. Nie, już. Nie ma zajęć. Ale patrzcie, uczniowie dalej siedzą, zombie. Tak. Dobra, skończymy tą grę. Fajnie się gra. Czekam, aż coś z tego bardziej wyjdzie. Ostatni. Co? Ostatni raz spróbuj. Ale co? O siebie spotkać. Nie da rady już, Madziu, bo jest... Już... Co? To bardzo interesujące, co robisz na lekcjach non-stop. To mogę powiedzieć, bo tu już nie ma tych znaczników, żeby się uczyć. Nie,
Co? Dobra, to się... Zostaw to jako ten. Niech sprawdzę. Właśnie, jeżeli chcecie zobaczyć, co o ten kucyk robi przede mną na lekcji, czyli mój OC, no to zagrajcie w grę pana Plukola. Zobaczycie, polecie, bardzo warto, fajna. Naprawdę. No warto, warto, bo ja wiem, co ja robię na lekcji. Dobra, a z tym czas wyjdziemy tutaj i naciśniemy. A nie boisz się, że twoje mroczne sekrety wyjdą na jaw? Oj, ryzyk, nikt nie poznają. Myk. Jeszcze jakbym mógł wyjść z tej szkoły, czy mnie zamknęli? Ty, nie mogę ze szkoły wyjść. Ej. Ej. Ej! Co? Stanąłeś na przycisku. Tak. Tak. Dobra, kurwa. Idźcie odlać. Dobra, idę się wysrać, bo widzę, że tu jakieś w stresie nie mogę tego. O, i wsadź go głowę do tego. Skończmy ten odcinek. I to jeszcze w kobiecym, to będę piszczeć. Czekaj, nie, wysrałem się. Ale jeszcze raz możesz przejść. Szkoda, że nie dał takiego odgłosu spadającego. Kurwa, klocka. Chyba rozwolnienie mam. Dobra. Wsadź głowę do kibla. Twoja głowa zaklinowa się w muszli klozetowej, tam gdzie srałem. Czułeś wydostać swoją głowę, ale niestety nie udało ci się. Nie udało. No, twoje ciało zostało napełnione wodą z gównem z kibla, do którego srałem. Utopiłeś się i otrułeś gównem. Czyli umarłem, no. Game over. Na tym gra się kończy. No nie na tym, bo powinno się dać wyjść z gry, ale coś widocznie zepsułem. LOL. No i na tym grę zakończymy, także nie wiem. To jest zbyt mocnym Co? Że co? Za dużo chciałeś się uczyć. To dlatego. Yes, yes. Dobra. To z tego miejsca ludzie się będą z wami żegnał, więc subscribation, application, górę, dobre komentarze na was, proszę i zachęcam was do oglądania innych filmików z tego gry, nie gierając, ja tam wcześniej z wami żegnam. Z wami żegnam, czyli... Pa. Nunara. No,